Peggy 18. Witam w moim audiologu fantazy z uniwersum Wiedźmina. Czas na nowe przygody Geralta. A to jestem ja, czyli Malczu. Dzień doberek, miłego dzionka. Obudziłem się około południa, zmęczony po nocnych zabawach, że tak powiem. I ujrzałem u swego boku Triss, spała słodko, niczym poduszka na łóżeczku niemowlęcia. Triss leżała sobie spokojnie. Posmerałem ją po nóżce. Przesunąłem palec od nóżki wyżej, odsuwając jej nogi. Piękne, gołe, boskie. Triss w pewnym momencie się obudziła i ukazała się w pełnej krasie, jak Bozia przykazała. No, Michałek, Michałek! Dałeś radę! Dałeś radę, chłopaku! No! Ja cię mówię, ja się wdrożę. Jak ja mówię, że cię wdrożę, że cię wdrożę, to cię wdrożę. I tak spojrzałem sobie na te piękne widoki, na te górki, pagórki, kochane. Triss, Marigold. To normalnie aż się serce cieszyło. Oj, gorąca z niej kocica, gorąca! O Jezuśku! Jakie harce były! O, to! A teraz, Triss, to może coś byśmy zjedli, napili się, byś mi pokazała, co bo jesteśmy obecnie w Tretogorze w pałacu w Tretogorze. W twojej komnacie, tutaj królewskiej. Spoko, Michał, spoko. A Michał, słuchaj, ja mam lepszą komnatę, co nie? Mam większą. Ty masz, dostałeś też fajną, ale mniejszą. Nie chciałbyś na razie, póki jesteśmy w Tretogorze, zamieszkać w mojej komnacie? Nie chciałobyś się? No mogę w sumie, wiesz, tylko trzeba by powiedzieć królowi, tak, i sługom. No problem, kochany, no problem, załatwimy. Ja tutaj mam też taką sionkę mam, taką, takie powierzchnię do czytania ksiąg i do czarowania. I jakby co, załatwi się drugą szafę do garderoby. Będziesz miał i na swoje ciuchy i załatwimy ci biureczko do laptopa, kurde, i w ogóle. My tu bardziej baśniowi, my tu bardziej zacofani trochę jesteśmy, ale arystokracja i króle grają na laptopach, elegancko cisną w gierki. Nie każdemu to odpowiada, ale my też nie głupi jesteśmy. U nas też internet, gry funkcjonują, jest zasięg, wszystko ładnie, pięknie i na wypasie. Tylko po prostu większość ludzi w naszym uniwersum
w dzisiejszych czasach po prostu no, trudno jest się nam przestawić na nowoczesne rzeczy, ale to nie znaczy, że tych rzeczy u nas nie ma, takich jak internet, czy gry komputerowe, czy laptopy ekstremalne. Na przykład ja mam taki laptopik ekstremalny, może trochę zacofany, tylko 55 giga RAM-u. Jak to zacofany? 55 giga RAM-u to przecież jest cholernie dużo. Tak? A ty jaki masz? No ja mam Asusa, tak? Ja mam Asusa starego biurowego, tam mam, nie wiem, 8 giga mam RAM-u. O kurde, to jeszcze gorszy, to masz gorsze ode mnie, to ty musisz dostać taką maszynę, to ty, chłopie, czekaj, wytłumacz mi, gdzie ty człowieku zmutowałeś, jak mi opowiadałeś w nocy, że jesteś po boskiej mutacji cyberpsycho, że po prostu w jakim mieście realnym, w tamtym twoim świecie, ty zmutowałeś na cyberpsycho, że czerpiesz moc z elektroniki, z mocy psychicznej i z tego po prostu, wiesz, z gier, z surfowania po internecie, ze słuchania muzyki, z kawy, jedzenia, picia standardowo. Tylko gdzie ty, w którym regionie tego królestwa, państwa polskiego zmutowałeś, że ty, kurde, jesteś cyberpsychomag bitewny? I ktoś to powiedz mi, w którym dokładnie regionie? A znasz taki Uniwersytet Łódzki? To znasz takie miasto w Polsce, w moim uniwersum jak Łódź? No znam! To właśnie tam. O kurde, to grubo. To ci powiem, to grubo, jak zmutowałeś w Łodzi. I co, i w kawalerce gdzieś, tak? No tak, ale w takiej wynajmowałem. Znaczy, no stara kawalerka taka w bloku, wiesz, blok stary trochę, tak, ten, takie, na któreś tam piętro było teraz to są stare dzieje, ale w każdym razie to było podczas moich studiów na Uniwersytecie Królewskim, czyli na Uniwersytecie Łódzkim, tak, na wydziale tam zarządzania, tam nieważne. No w każdym razie zmutowałem i miałem próbę i zmutowałem. No i to było trochę dla mnie dziwne. Po prostu. Po prostu taką moc czerpę i flow, i twórczą, i życiową z elektroniki i to mnie po prostu uspokaja. I prowadzili mnie poradnicy, lekarze i po prostu mam zalecone od, żeby było zdrowiej korzystać ile wlezie z internetu, z laptopa, z gier po prostu. Że po prostu to mnie leczy, to mnie uspokaja. Wyrażam siebie jak mogę i po prostu jakieś może blogi, może jakieś audiologi się prowadzi czy coś. No po prostu tris spoko, tak? Po prostu większość u mnie, w moim uniwersum, większość ludzi, tak jak powiedziałem, większość ludzi w moim uniwersum traktuje graczy jako dziwaków, odmieńców. Chociaż to też się naprawia z czasem. Już coraz więcej osób jest szanowanych, jest era cyfrowa, internetowa. Ludzie pogodniej podchodzą do internetu i w ogóle i też to traktują jako błogosławieństwo, źródło wiedzy i rozrywki i kreatywności i sfery twórczej. No ale nadal jest tak, że większość tego społeczeństwa, tych cwaniaków, po prostu za odmienność to wyśmiewa, gnoi i wiesz jak jest z cymbałami, tak? Oj, żebyś wiedział, co u nas dopiero, co też ty nie powiesz, skąd ja to znam? Ja jak zaczynałem magię robić, co nie, to mnie tak gnoili, Jezu, ja nie miałem spokoju żadnej we wsi, kurde człowieku. Bogu dziękować, że trafiłem do Redanii, do króla Radowida. To się tutaj zakręciłam tak, że zakręciłam się tak, że naprawdę, człowieku, ciebie też zakręcimy, nie martw się, też będzie się na plus. A to tam, czasami tam w tej Łodzi, to nie stamtąd nie pochodzi ten nasz odtwórca historii Andrzej Sapkowski? No właśnie stamtąd.
No to chłopie, to ja się nie dziwię, że ty tam zmutowałeś po świętemu. Ciągnie swój do swego, chłopaku, ciągnie swój do swego. Nie ma, że nie. Jeszcze uniwerek ukończyłeś? Człowieku! O dziewczyno... Ciągnie swój do swego, tak, ciągnie swój do swego. No to dobrze, to dobrze. Czyli po prostu jesteś takim, jak tam... Sprawdzając twój profil, tak, jak tak mówiłeś, jesteś takim po prostu wesołym... jesteś wesołym, po prostu to jesteś takim wesołym, gamingowym... takim jesteś wesołym gotem, tak? Happy emo vamp, happy emo got. Jesteś takim happy emo gotem, tak? Takim wesołym gotem, prawilnym, po prostu takim dobrym dusza człowiekiem i jej towarzyszem. Tylko po prostu życie cię nie rozpieszczało. Ludzie skurwysyny po prostu cię gnoili, bo tak, bo jeszcze cię, tak jak mi tłumaczyłeś, że byli pod wpływem jakichś sił ciemności czy coś i nie wiadomo, kurde, co tam w nich głowach się działo i miałeś przerąbane przez 11 lat życia całe dzieciństwo i tak kochasz Łódź, bo dopiero w Łodzi ten, odczułeś, że jesteś szczęśliwy, że jesteś spełniony i po prostu dobrzy ludzie cię pokierowali, tak, profesorowie? Oczywiście, że tak. Ciągnie swój do swego, kochana, ciągnie swój do swego. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. I pewnie, że tak. No, to słuchaj, co chcesz, żebym ja ci zainstalowała na tym laptopiku, żebyś sobie pograł czy coś? A masz jakieś wyścigówki? Albo Wiedźmina? Wiesz, jesteśmy w świecie Wiedźmina, ale jak chcesz, to mogę ci jakieś wyścigówki załatwić. Ja tam mam konto na Steamie, to mogę ci tam, kurde, załatwić Need for Speedy jakieś czy coś. A, to bardzo chętnie. A CSika masz? No mam. A to CSika sobie popykam i będzie git, bo ja w CSika dużo grywam. No to sobie popykaj, kochany, to sobie popykaj. Ale przede wszystkim to ja bym chciał z tobą porozmawiać. Wiesz? No, Michał, słucham cię. Ja myślę, bo mam też taką boską intuicję, mam taką dobrą intuicję, ja myślę, że te kule i te stricte utopce czarne to musiały być przyzwane i stworzone, zmutowane, tak zrobione na takiej samej zasadzie, tylko po mrocznemu, jak byli tworzeni mutanci, czyli Wiedźmini, wiesz? Też przez jakieś, kurde, przez jakiś proces magiczny. Może być, wiesz? Może być. A ja myślę, i to tak jak sprawdzałem aurę, tylko nikomu nie mówiłem, ja myślę, że to jest jakiś potomek Alzura, wiesz? To jest jakiś potomek Alzura. Tylko może co to mogłoby znaczyć? Jak to mogło się potoczyć? A nie czasem było tak, że na przykład to jest potomek Alzura, tego maga, co Wiedźminów tworzył i po prostu on został opętany przez jakiegoś na przykład Lucyfera czy demona skurwysyna, jakiegoś robiącego złą renomę niebu, piekło i w ogóle ich wszystkich skłócił. Jakiś jego przydupas, takim przydupasem, jak na przykład taki kurde Teges. Po prostu wiesz, ja myślę, że ten... ty dobrze myślisz, Ciri, ty dobrze myślisz. Też tak o tym myślałem. Ja myślę, że ten potomek Alzura po prostu jest opętany przez siły nieczyste. Wiesz? I dlatego te twory, te mutanty też są stricte demoniczne jakieś. Popierdolone po prostu. Rozumiesz, kochana? Rozumiesz piękności? Rozumiesz? Powiem tak. Różyczka, słuchaj. Musimy trzymać się w kupie. Póki jesteśmy w tym uniwersum, to musimy się trzymać w kupie. Czy ja będę miał jedną dziewczynę, czy ja będę miał dwie dziewczyny, czy ja będę miał trzy dziewczyny, czy ja będę miał wielożeństwo, to nieważne. Ja jestem po prostu taki, że wszystko kocham. I naprawdę musimy się trzymać razem. Kupie siła, kupy nikt nie ruszy, tak? Oczywiście, słoneczko! Oczywiście! Gilu, 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 gilu!
Oczywiście, a tam tyges, ja cię po kolankach posmyram może, co? Oj, nie omieszkam, kochana, nie omieszkam, smyraj, zygotko, smyraj. Lubisz to, co? O kurde, o, fajnie. Dobra, a teraz może byśmy coś zjedli, ja bym chciał, a powiedz mi, dorać mi, które ciuchy mam założyć na miasto, czy w których ciuchach mam chodzić, jaką stylówę mam mieć. A słuchaj, no skoro jesteś cyberpsychogotem i takim cyberpsychogotem chrześcijańskim, jesteś Christian Gotem, wesołym cyberpsycho, to może byśmy cię zrobili tak klasycznie na gota chrześcijańskiego, tak dark fantasy, tak po magicznemu, może jakiś płaszcz taki ciemny, arystokratyczny, jakaś granatowa kamizelka, jakaś ciemna, elegancka koszula, takie eleganckie spodnie, pasek do spodni, buty glany, kurde, wiesz, bransolety, te sprawy. I mam tutaj dla ciebie taki chrześcijański, elegancki krzyż gotycki, wampirzy, taki fajny, wiesz, taki elegancki, z rubinkiem takim, taki ładny. Ale taki stricte chrześcijański, wiesz, tylko dla wybranych. No to ja chętnie taką stylówę przyjmę, bo powiem ci, że nie omieszkam. Myślałem o tym nie raz, nie dwa. Nie omieszkam, Tris, nie omieszkam. I co, idziemy na miasto do jakiejś knajpy się nabrzdyngolić, tak? Ajo, chłopaku, ajo! Chłopaku, ale słuchaj. Idziemy, wróćmy. I dopóki nas nie wzywają, ja jakby co powiedziałem, że jesteśmy drużyna na to uniwersum, że jesteśmy drużyna, ja powiedziałam i wszyscy wiedzą i król wie, dopóki nas nie wołają, żeby ten, to siedzimy w Tretogorze, a jak będziemy mogli, to ja cię, to ze mną udasz się do Nowigradu, do mojego pałacyku. I sobie stricte będziesz mieszkał razem ze mną. Każdy będzie happy, ty sobie będziesz surfował po internecie, na gamingach różnych takich. Pokażesz mi swoje ulubione strony, że tak powiem. Jak będzie może, także tam pobawimy się, fajnie będzie. Poodpoczywasz i będziemy razem wykonywać zadania i questy od króla Redanii Radowida VIII. Trzeba, po prostu będziemy musieli trochę posłużyć, będziemy mieli zbrojnych, będziemy musieli trochę posłużyć, poprzeżywać i pobawić się, a potem na spokojnie ożywimy twojego tatę Geralta, na pewno spróbujemy, także nie martw się, Michał, będzie git. Dobrze, Tris, dobrze, to chodźmy się wybujać na mieście. Bujamy się i jedziemy z tematem. Dziękuję, moi mili, to był 8 odcinek Fantazji Malcza. Odcinek pod tytułem Bujanie Tris. To byłem ja, czyli Malczu Mistrz, czyli pan Michał, a to było opowiadanie wiedźmińskie, odcinek 8 Fantazja Malcza pod tytułem Bujanie Tris. Cześć! Ciąg dalszy nastąpi. Przygód w Tretogorze i w Redanii oraz w przyszłości w Nowigradzie. Hej! Dajcie suba, lajka, komentarza i się nie pierdolta, no chyba że z pięknościami. Cześć!